Poranek Radia TOK FM. Minęła 7:28. Pan Marek Sawicki, minister rolnictwa, jest gościem, pierwszym gościem poranka. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W ostatnich tygodniach bulwersowały nas afery. Najpierw w lutym afera solna, że tysiące ton przetworów mięsnych, do produkcji których użyto soli przemysłowej, trafiło na rynek. Potem pojawiła się sprawa suszu jajecznego. No, część tych spraw się wyjaśniła, ale wszystko to świadczy, że coś z tym nadzorem sanitarnym nad żywnością jest marnie. Panie redaktor, nie afery, a zwykłe przestępstwa gospodarcze, które były znane służbom inspekcyjnym, zarówno skarbowym, jak i prokuraturze od kilku lat. Ja jestem zdumiony, że te instytucje tego procederu nie przerwały. Ma pani rację, rzeczywiście, jeśli chodzi o nadzór inspekcji sanitarnej, to też mógł być tutaj zdecydowanie lepszy i to jest kolejny sygnał na to, że kiedy 3 lata temu proponowałem włączenie części żywieniowej inspekcji sanitarnej do służb inspekcyjnych odpowiedzialnych za żywność od pola do stołu, miałem rację i wtedy nie było zgody ministra zdrowia i dziś minister zdrowia nie bardzo chętnie na to patrzy. I oczywiście każda inspekcja jest niechętna do łączenia się, bo to jest pozbycie się władztwa, administracji, etc. Ale myślę, że dojrzeliśmy do tego po doświadczeniach niemieckich, po doświadczeniach ostatnio polskich, że jednak Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności to swego rodzaju policja, która nie podlega bezpośrednio administracji terenowej, administracji samorządowej. Ma jednego szefa i pod względem i prawnym, i także zadaniowym odpowiada przed jednym nadzorem. No ale, bo tak pan powiedział, nie afery, ale przestępstwa gospodarcze. No ale faktem jest, że jednak tej soli tam do solenia chodników nie powinno się Pani używać redaktor, jak do celów spożywczych. Jeszcze raz podkreślam. A nas przekonywano, że właściwie nic się nie stało. Właśnie jeszcze raz podkreślam. Nie afery, a przestępstwa gospodarcze. Bo w Niemczech ze Escherichia coli mieliśmy przypadki zatruć i zajść śmiertelnych. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia ze zwykłym przestępstwem gospodarczym, gdzie w produktach żywnościowych, które były badane co roku, to jest naprawdę ponad 500 000 różnego rodzaju próbek, nie stwierdzano żadnych przekroczeń środków szkodliwych. Gdyby w jakimkolwiek produkcie te przekroczenia były widoczne, to z pewnością służby inspekcyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności znalazłyby trop. Natomiast w tych produktach tego nie było. Odpowiedzialność za produkty ponosi przedsiębiorca, który je wprowadza do obrotu i ewentualnie handlowiec. I tutaj przedsiębiorca gwarantował, że sprzedaje przetwórcom sól konsumpcyjną, więc oni nie mają obowiązku badania każdego produktu, który wchodzi do nich do zakładu. Natomiast mają obowiązek badania produktów, które wychodzą. I produkty wychodzące, jeszcze raz wyraźnie podkreślam, nie miały znamion, nie wskazywały jakiegokolwiek przekroczenia składników szkodliwych. Więc dlatego być może to przestępstwo tak długo nie było wykryte. Ale jeszcze raz podkreślam, przestępstwo solne miało miejsce w roku 2002. W 2006 umorzono w prokuraturze postępowanie z braku znamion szkodliwości. No więc na litość boską, no jeśli już... A z tym suszem to co? To, bo to jest świeższa sprawa. To jest podobne przestępstwo gospodarcze, gdzie mówię, nie ma użycia środków szkodliwych, natomiast użyto środki, które żywnościowe nie są. I z tego względu też to przestępstwo, tą aferę wykryły służby inspekcyjne, powiadomiły prokuraturę i kiedy pojawiła się informacja w mediach, to już od 4 tygodni prokuratura z inspekcją weterynaryjną praktycznie miała dokładnie zbadane miejsca, przedsiębiorców, zakłady i to wszystko było wycofywane z użycia. Panie ministrze, podobno mamy wydać przynajmniej 10% więcej na święta, bo będzie droższa żywność. Jest już. Tak, pani redaktor, ja w ubiegłym roku też tak czytałem w mediach przed Wielkanocą, że taka drożyzna, taki wzrost cen. A potem okazało się, że 3 tygodnie po Wielkanocy Główny Urząd Statystyczny podał, że Wielkanoc roku 2011 w tym badanym koszyku była o 2,5% tańsza od Wielkanocy roku 2010. Czy chce mi pan powiedzieć, że w tym roku też będzie tańsza? To jest chyba niemożliwe. Może nie będzie, ale pani redaktor, ja chcę wyraźnie podkreślić, że minister rolnictwa nie odpowiada za ceny żywności, więc żebyśmy tutaj też nie robili takiego wrażenia, że nagle minister rolnictwa przed Wielkanocą przyjdzie do... Ale minister rolnictwa powinien mieć orientację, dlaczego ceny rosną.
Ale to przecież pani też doskonale wie, dlaczego ceny rosną. No nie rosną wiem, tłumaczą ceny, mi, że te jajka po złotówce są dlatego, że trzeba paliwa. Inaczej kury chować. A dobrze, że jajka są po złotówce, a będą jeszcze droższe, bo jeśli my dzisiaj jako społeczeństwo chcemy, żeby nie hodować zwierząt futerkowych, nie tuczyć gęsi na stłuszczone wątróbki, dać kurom wygodę, bo musi mieć grzędę, musi mieć gniazdo, musi być chowana w warunkach niemalże naturalnych, no to chcę wyraźnie podkreślić, za wygodę kury nie zapłaci kogut. Za wygodę kury zapłaci konsument. Polska jest jednym z 14 państw 27 Unii Europejskiej, która nie zdążyła dostosować się w pełni do wymogów dyrektywy jeszcze z roku 98, nakazującej przebudowę klatek kur i zwiększenie wygody hodowlanej drobiu. W tej chwili jesteśmy na ukończeniu tego procesu, ale inwestycje to są ogromne koszty. To nie dotyczy tylko Polski, ale wszystkich innych państw unijnych. I 3 tygodnie temu w Czechach, byłem na targach w Brnie, tam mi zwrócono uwagę, że w Czechach jaja podrożały o 85%. Odpowiedziałem ministrowi Czech dosyć niegrzecznie. Byliście pierwszym państwem, które łajało Polskę między innymi za to, że jeszcze nie zdążamy z tym dostosowaniem i chcieliście dostosowania klatek. Klatki są dostosowane, a w związku z tym jaja z tych klatek muszą być droższe. Za wygodę kury płaci konsument. Tutaj ekonomii oszukać się nie da. Czy znaczy będzie drożej, będą drożeć dalej, tak? W mojej ocenie nie. W mojej ocenie gdzieś miesiąc, półtora miesiąca po świętach zdecydowanie stanieją. Wielkanoc jest zawsze takim dobrym okresem, żeby artykuły, które sezonowo okazyjnie są kupowane, a jaja z pewnością tak, jest to taka dobra okazja do podnoszenia cen. Panie ministrze, czy ta propozycja rządu, żeby zlikwidować fundusz kościelny i wprowadzić ten odpis podatkowy w wysokości 0,3, to jest dobre i dla PSL-u do zaakceptowania? Panie redaktor, to nie jest propozycja rządu. To jest pomysł Michała Boniego. Na rządzie nigdy ten pomysł jeszcze nie stawał. Jak pani wie, wobec tego pomysłu poważne zastrzeżenia zgłosił nawet minister finansów. Więc jeśli będzie to propozycja rządu, stanie na rządzie, będę się mógł do niej odnosić jako do propozycji rządu. Ja myślę, że źle się dzieje. Ale na razie jako działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak się pan odnosi? Ja uważam, że źle się dzieje, jeśli tego typu rozwiązania wprowadza się poprzez konferencje prasowe. Pan Michał Boni pracował nad tym dłuższy czas. Nie, no najpierw spotkał się w ramach komisji wspólnej, a potem był konferencję. Pani redaktor, w przeddzień poszły komunikaty i media o tym doniosły, że pan Michał Boni spotyka się z przedstawicielami Kościoła, żeby o tym porozmawiać. Więc pracuje nad tym dłuższy czas pan Michał Boni i mógł z tym środowiskiem wcześniej o tym porozmawiać, mógł to skonsultować i te propozycje mogły być już propozycjami wspólnymi, bo jak wiem, episkopat też na konferencji ostatniej wypowiedział się w sposób otwarty do tych propozycji, więc zanim tego typu propozycje zgłosi się, warto je przedyskutować ze środowiskami, których one dotyczą. Bo ale samodzielne zdanie Polskiego Stronnictwa Ludowego, niezależne od stanowiska episkopatu, jakie by było? Pani redaktor, jest to naprawdę temat uboczny. Tyle ważniejszych spraw. No nie, to nie jest taki temat uboczny. Widzi pan, media żyją tym już drugi tydzień. No dobrze, i ludzi jednak pani, obchodzi. To nie jest tak, że kwestia przy budżecie, stosunku Państwo-Kościół nie obchodzi. Jeśli przy budżecie 300 miliardowym, my dzisiaj mówimy o 100 milionach złotych, jest to kwestia najważniejsza, to proszę bardzo, możemy o tym dyskutować. Oczywiście media są w stanie wykreować każdy temat. Ja myślę, że niepotrzebnie, kiedy szukamy dużych oszczędności, na pierwszy ogień, na pierwszy plan wysuwa się Kościół katolicki. Proszę bardzo, Kościół katolicki jest otwarty, jak wcześniej powiedziałem, episkopat także na taką dyskusję, ale ta dyskusja powinna być przygotowana, nie powinna być elementem politycznej gry. A 67 lat, jak będzie dzisiaj spotkanie koalicyjne w sprawie... Dziś spotkanie koalicyjne i myślę, że wieczorem będzie w tej sprawie komunikat. Oczekujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe od pana premiera propozycji. Te miesięczne konsultacje dużo wniosły do tej całej debaty, pokazały, że... Ale jakich propozycji rzeczywiście... jeszcze oczekujecie? No już padło tyle propozycji, że właściwie wypadałoby coś wybrać. Nie, co PSL wybiera? No pani redaktor, PSL swoje propozycje wielokrotnie zgłosiło, no, ale więc my czekamy. Rozumiem, my czekamy, że to teraz... były propozycje wyjściowe, no a teraz gdzie jest bliżej kompromisu? No ale my swoje żeśmy zgłosili, więc teraz czekamy na to, że pan premier swoje zgłosi. I myślę, że wieczorem dzisiaj zgłosi, że podsumuje ten okres debaty i że wyjdziemy z dobrym rządowym projektem.
Jest pan pewny, że będzie wspólny rządowy dobry projekt? Jestem przekonany, że będzie dobry wspólny rządowy projekt. Zdecydowanie lepszy od tego, co proponowało PSL i zdecydowanie lepszy od tego, co proponował w pierwotnej wersji pan premier. Chce pan kandydować na stanowisko prezesa PSL-u? Panie redaktor, kandydowanie na funkcję prezesa to nie jest kwestia chęci. Więc, no jakżeż nie, trzeba nie. mieć wolę i determinację, żeby walczyć o stanowisko szefa partii, a nie tak przyniosą mi na tacy. Ja wiem, że jest takie oczekiwanie, bo we wszystkich środowiskach politycznych musi być wewnętrzna walka, musi być wewnętrzna gra. W Polskim Stronnictwie musi Ludowym... Musi być też wola kandydata. W Polskim Stronnictwie Ludowym na razie to ścisłe kierownictwa, więc i prezes Pawlek, i prezes Kalinowski, i ja, i także pan Piechociński. To jest grupa już 50-latków, która oczywiście ma swoje doświadczenia i także ułożone wzajemne relacje. Ja myślę, że na zmianę przyjdzie czas w Polskim Stronnictwie Ludowym i pewnie już niebawem. I jest grupa dzisiaj 40-30-latków, dosyć aktywnych politycznie, także już z dość dużym doświadczeniem, która z pewnością pogodzi tutaj te wszystkie ambicje tej czwórki czy piątki, którą wymieniłem. Polityk, który mi mówi, że nie ma ambicji bycia prezesem, to ja coś tak słabo wierzę, panie ministrze. Pani redaktor, dziękuję bardzo za podpuszczenie, ale chcę wyraźnie podkreślić, że akurat... Ja próbuję się dowiedzieć. Jeśli chodzi o Sawickiego i Pawlaka, to jest jedna drużyna. Ja wiem, że co niektórzy próbowali między nas wkładać klina zupełnie niepotrzebnie i bez powodów. Tak. Koalicja ma teraz coraz mniej głosów. Czy pan... Znaczy na razie o jeden mniej, no ale... Ale może będzie miała jeszcze mniej, zobaczymy, bo różne czytam spekulacje. Pana zdaniem mimo to nie ma żadnego problemu, żeby przeprowadzać najważniejsze zamierzenia? Ja powiem tak, że tak jak pani redaktor mówi, że może mieć jeszcze mniej, może mieć jeszcze więcej. Bo to nie jest tak, że dzisiaj i SLD, i Ruch Palikota, i PiSu to są takie monolity, z których nie ma zainteresowanych przeskoczeniem do partii rządzącej. Ktoś chce przejść do PSL-u? Są tacy, także więc chcę spokojnie tutaj patrzeć na tą przyszłość. Natomiast rzeczywiście, żeby przeprowadzać ważne reformy, trzeba mieć może nie liczebnie, ale intencjonalnie silną, ustabilizowaną koalicję. I myślę, że po tych już prawie 5 latach, a jeśli weźmiemy pod uwagę także współpracę w samorządach, to ta wola wspólnego działania i reformowania państwa w Polskim Stronnictwie Ludowym i Platformie Obywatelskiej jest. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, minister rolnictwa, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo.